Otwórzmy Słowo Boże na Ewangelii Jana. Pierwszy rozdział. Czterdziesty piąty werset. Tam mamy słowa, które wskazują, że Słowo Boże już w dawnych czasach zapowiadało, opowiadało, przedstawiało najdroższą naszym sercom osobę Pana Jezusa Chrystusa. Filip spotkał Natanaela i rzekł do niego: znaleźliśmy tego, o którym pisał w zakonie Mojżesz, a także prorocy, Jezusa, syna Józefa z Nazaretu. Czytaliśmy dzisiaj w pierwszej części 22 rozdział z pierwszej Mojżeszowej. Tam też obrazowo był Pan Jezus nam pokazany. Jezus oznacza Jahwe Zbawiciel albo Jehowa Zbawiciel. I jest to dosyć kontrowersyjne i niestety zaskakujące, że jest to kontrowersyjne w chrześcijaństwie i odmawia się Panu Jezusowi tytułu Jahwe albo imienia Jahwe, jestem, który jestem. W Jana 8 rozdział Pan Jezus powiedział wyraźnie, że zanim Abraham był, Jam jest, bo to jest imię Pana Jezusa. Ja jestem, jestem, który jestem. I wiemy oczywiście ze Słowa Bożego, że Bóg istnieje odwiecznie w trzech równych sobie: Ojcu, Synu i Duchu Świętym. Każdy z tych trzech jest jedno. Nawet ukuł się taki teologiczny termin: w Trójcy jedyny Bóg. I każdy z tych trzech ma takie same pozytywne atrybuty. Na przykład każdy z nich jest wszechobecny. Każdy z nich jest wszechwiedzący. Każdy z nich ma taką samą wszechmoc. I tutaj widzimy właśnie Pana Jezusa jako tego, który był już opisany przez Mojżesza. Znaleźliśmy tego, o którym pisał w zakonie Mojżesz. Drugie miejsce to jest piąty rozdział Ewangelii Jana. 39 werset. Tutaj Pan Jezus wręcz mówi, że Stary Testament jest o Nim. Jeśli byśmy spytali kogoś, kto zna Stary Testament, o kim jest Stary Testament, to powie o Bogu Jahwe. I to jest prawda. Stary Testament jest o Bogu Jahwe. I to jest dokładnie to samo, że Stary Testament jest o Panu Jezusie. Bo Jezus jest Jahwe. Badacie pisma, bo sądzicie, że macie w nich życie wieczne, a one składają świadectwo o mnie. Tak powiedział Pan Jezus. Do tych, którzy znali Stary Testament. Uważali go za swoje święte pisma. Łukasza, 4 rozdział, 18 werset. To jest kolejne miejsce. I tutaj w Ewangelii Łukasza, 4 rozdział, 18 werset, mamy takie słowa, które Pan Jezus mówi
cytując z Izajasza: Duch Pański nade mną, dlatego namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Posłał mnie, abym głosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność, abym zwiastował miłościwy rok Pana i zamknąwszy księgę, oddał ją słudze i usiadł, a oczy wszystkich w synagodze były w niego wpatrzone. Zaczął więc mówić do nich: dziś wypełniło się to pismo w uszach waszych. Oczywiście znamienne jest to, gdzie Pan Jezus przerwał ten fragment. Przerwał w tym punkcie, w którym należało przerwać, żeby móc powiedzieć, że się to pismo wypełniło. Bo chwilę później jest zapowiedź spraw dotyczących ciągle jeszcze dzisiaj o tych wydarzeniach możemy powiedzieć, że to jest przyszłość. I zobaczmy to miejsce, z którego Pan Jezus czytał. To jest Izajasza, 61 rozdział. I to jest pierwszy i drugi werset. Duch, strona 807 w przekładzie brytyjskim. Izajasza 61, pierwszy i drugi werset. Duch Wszechmocnego Pana nade mną, gdyż Pan namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Posłał mnie, abym opatrzył tych, których serca są skruszone, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym ogłosił rok łaski Pana. W tym miejscu Pan Jezus skończył. I później jest i. I jest w języku polskim w dwóch funkcjach. Jest albo spójnikiem, czyli 1 i 1 równa się 2, albo jest rozdzielnikiem, czyli rozdzielone są dwie rzeczy. Pójdę na przykład do parku i pójdę na basen. Dwie różne rzeczy. I jest w tym momencie rozdzielnikiem, rozdziela dwa różne wydarzenia. I tak samo tutaj. Abym ogłosił rok łaski Pana, i w tym miejscu Pan Jezus skończył, nie przypadkiem, mówiąc, że te słowa się wypełniły w uszach słuchających. Natomiast jeszcze przed nami jest dzień pomsty naszego Boga, który będzie w przyszłości. I to jest później. I widzimy, że te słowa pokazują właśnie tą myśl, że pisma składają świadectwo o Panu Jezusie. Pan Jezus jest treścią Starego Testamentu. Kolejne miejsce to jest Księgi Joela. Joela, księga, rozdział. Tutaj jest zamieszane, kto ma gdańską, będzie miał inną numerację, kto ma brytyjski przekład, będzie miał inną. Trzeci rozdział, piąty werset w Brytyjce, strona 974. O ile pamiętam, to w gdańskiej będzie to w okolicach drugiego rozdziału, 32 werset, ale proszę być czujnym, czy to samo mamy przed oczami. Wszakże każdy, kto będzie wzywał imienia Pana, będzie wybawiony. Gdyż na górze Syjon i w Jeruzalemie będzie wybawienie, jak rzekł Pan. A wśród pozostałych przy życiu będą ci, których powoła Pan. I to jest kluczowe, żebyśmy teraz na chwilę sobie przypomnieli, że w Starym Testamencie słowo, które oddane jest
przekładzie brytyjskim i w uspółcześnionych wersjach Biblii jako Pan, to jest Jahwech. Jeżeli ktoś ma na przykład dostęp do starego wydania drugiego tysiąclecia Biblii, albo ma dostęp do angielskiego tłumaczenia Darbiego starego, albo ma dostęp do starej elbreferckiej w języku niemieckim lub Darbiego w języku francuskim, to zobaczy, że w tym wersecie jest postać Jahwech lub Jehowa. Wszakże każdy, kto będzie wzywał imienia Jehowy albo Jahwech, będzie wybawiony, gdyż na górze Syjon i w Jeruzalemie będzie wybawienie, jak rzekł Jahwech albo Jehowa. A wśród pozostałych przy życiu będą ci, których powoła Jahwech albo Jehowa. I tutaj ten werset w Nowym Testamencie pojawia się w studiowanym przez nas teraz w środy liście do Rzymian, 10 rozdział. I list do Rzymian, 10 rozdział, przeczytajmy 12 i 13 werset. 10 rozdział listu do Rzymian. Nie masz bowiem różnicy między Żydem a Grekiem, gdyż jeden jest Pan wszystkich, bogaty dla wszystkich, którzy Go wzywają. Każdy bowiem, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie. Czyli tutaj jest ten cytat z tej księgi Joela, gdzie jest mowa o Jahwe, o Jehowie. I jeżeli rozszerzymy ten fragment, to zobaczymy, że uznanie Jezusa jako Jahwech Starego Testamentu albo Jehowę to jest fundamentalna kwestia, jeśli chodzi o kwestię naszego zbawienia. Gdyż inaczej narażamy się na bałwochwalstwo, jeżeli nie uznajemy tego, czego Pismo jasno nas uczy. Przeczytajmy od 9 wersetu. Ten 10 rozdział Rzymian. Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, a w kontekście, patrząc całościowo, bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Jahwech, albo bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Jehowa, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził Go z martwych, zbawiony będziesz. Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. Powiada bowiem Pismo, każdy, kto w Niego wierzy, nie będzie zawstydzony. I to też jest cytat ze Starego Testamentu, w którym jest właśnie odniesienie do słów na temat Jahwech, na temat Jehowy. Ten Jego, w Niego, to jest Jahwech Starego Testamentu. Nie masz bowiem różnicy między Żydem a Grekiem, gdyż jeden jest Pan, albo kontekstowo Jahwech, Jehowa, wszystkich, bogaty dla wszystkich, którzy Go wzywają. Każdy bowiem, kto wzywa imienia Pańskiego, lub jak pamiętamy ze Starego Testamentu, Jahwech lub Jehowa, zbawiony będzie. Więc jest to bardzo istotne, żeby wiedzieć, że nasz Bóg to nie jest jakiś Bóg podzielony nożem do pizzy na Boga Starego Testamentu, Boga Nowego Testamentu. Takie kłamliwe opinie się pojawiają w kręgach niestety również chrześcijańskich. W popularnej literaturze to jest wręcz dominujący pogląd, że Bóg Starego Testamentu to jest całkiem ktoś inny niż Pan Jezus, którego znamy z stron Nowego Testamentu. Kolejne miejsce, Zachariasza 12 rozdział, który czytaliśmy tydzień temu i myślę, że go sobie dzisiaj możemy przypomnieć. Zachariasza 12 rozdział.
To jest strona w Brytyjce 1015, a w zasadzie ten werset, z którego skorzystamy, jest na stronie 1016, czyli Zachariasza 12 rozdział 10 werset. I tutaj padają takie słowa: lecz na dom Dawida i na mieszkańców Jeruzalemu wyleję ducha łaski i błagania. Wtedy spojrzą na mnie, na tego, którego przebodli, i będą go opłakiwać, jak opłakuje się jedynaka, i będą gorzko płakać nad nim, jak gorzko biadają nad pierworodnym. Jest tutaj wyraźnie powiedziane, że spojrzą na mnie. A kto jest tym, który mówi mnie? To jest właśnie słowo Jahwech. Pierwszy werset 12 rozdziału. I wypowiedź Jahwech lub Jehowy. Dlaczego ja mówię raz Jahwech, raz Jehowa? Z czego to wynika? To wynika z historycznych zaszłości, dlatego że w Starym Testamencie były tylko i wyłącznie spółgłoski. Nie było samogłosek. Samogłoski to są takie jak a, o, u, e, i, y, o, e w języku polskim. Natomiast spółgłoski były w zapisie hebrajskim. To powoduje, że imię Boże, Jestem, który jestem, było zapisane jako J-H-W-H. I teraz nie znamy, jakie tam mają być samogłoski w środku. I dlatego, że nie znamy tych samogłosek w środku, musimy bazować albo na tej metodzie, którą przyjęliśmy, a przyjęliśmy bardzo mądrą metodę. To znaczy, że w piśmie mamy po prostu Pan i z kontekstu wiemy, czy chodzi o Jahwech jako Pana, panującego, jedynego władcę, czy też mamy do czynienia po prostu z słowem Pan oznaczającym przeciętnego jakiegoś Pana, który ma jakiś tam ludzi, tak, pod sobą. I zamiast pisać JHWH wszędzie, piszemy po prostu Pan. Czasami się pojawiają przekłady, gdzie jest Adonai zamiast Pan. Chyba Biblia Jakuba, ale nie króla, tylko polska Biblia katolicka ma właśnie Adonai. I w ten sposób ten problem został ominięty. Natomiast jeżeli byśmy chcieli używać JHWH z samogłoskami, to znowu są dwie tradycje, albo wypowiadane tak jak Biblia Gdańska zapisuje jako Jehowa. Oczywiście na końcu powinna być wtedy literka H, Jehowach. Albo tak jak robi to Brytyjka, w dwóch czy trzech miejscach to imię jest zapisane w postaci Jahwe. Znowu, bardziej poprawnie powinno być Jahwech. Ale Słowo Boże przestrzega nas przed kłóceniem się o wyrazy. I z tego rodzą się różnego rodzaju spory prowadzące do rozłamów. Stąd od razu chciałbym zachęcić, żeby nie bawić się w aptekarza z tym. To nie jest istota problemu. Istota problemu jest to, czy my właściwie rozumiemy, kim jest Pan Jezus Chrystus, że On jest tym samym Bogiem, który wyprowadził naród Izraela z rozpalonego pieca, z Egiptu, że to jest On, który stworzył niebo i ziemię i że On jest po prostu jedną z trzech osób bóstwa. Bóg objawiony jest nam w Słowie Bożym jako Ojciec, Syn i Duch Święty, a ci trzej są jedno. Wracając do Zachariasza 12:10, lecz na dom Dawida i na mieszkańców Jeruzalemu wyleję ducha łaski i błagania, wtedy spojrzą na mnie.
Te kluczowe słowa spojrzą na mnie i na tego, którego przebodli. Już samo słowo przebodli wskazuje, kto to jest ten mnie. A ponieważ w rozdziale ten mnie to jest Jahwech lub Jehowa, to mamy jednoznaczne potwierdzenie, że Słowo Boże przedstawia nam Pana Jezusa jako Jahwech, jako Jehowę. I porównajmy to miejsce z Ewangelią Jana 19:36. Ewangelia Jana, 19 rozdział, 36 werset i 37. Tutaj są cytaty ze Starego Testamentu. To bowiem stało się, aby się wypełniło Pismo. Kość jego nie będzie złamana, a na innym miejscu mówi Pismo, zobaczą, kogo przebodli. Jednoznacznie apostoł Jan odnosi to do tego fragmentu z Zachariasza, 12 rozdział, 10 werset. Wtedy spojrzą na mnie, na tego, którego przebodli. I jeszcze, ponieważ wiele proroctw jest wypełnianych w piśmie dwuetapowo lub trzyetapowo lub więcej niż jeden raz, także z tym ważnym proroctwem tak się dzieje i ono będzie po raz drugi wypełnione w objawieniu Jana, 1 rozdział, 7 werset. I tutaj Pan Jezus będzie znowu widziany i znowu 1 rozdział objawienia Jana, 7 werset. Oto przychodzi wśród obłoków i ujrzy go wszelkie oko, albo każde oko, a także ci, którzy go przebili, i będą biadać nad nim wszystkie plemiona ziemi. Tak jest. Amen. To już jest bardzo mocne odniesienie do tego, co padało w Zachariasza 12:10. Więc widzimy, że trzeba być po prostu osobą niewierzącą Pismu Świętemu, żeby nie wierzyć, że Jezus jest Jahwe, że Jezus jest Jehową. I teraz kolejne miejsce to jest Malachiasza, 3 rozdział. Malachiasza to jest strona okolice 1020 w Brytyjce. 3 rozdział. I tutaj też będzie kolizja z Gdańską, ale niestety nie pomogę tym, którzy mają Gdańską, gdzie to jest. I to jest Malachiasza 3 rozdział, 6 werset. Zaiste ja, Jahwech, nie zmieniam się, albo tak jak jest w Brytyjce, zaiste ja, Pan, nie zmieniam się, lecz i wy nie przestaliście być synami Jakuba. Więc widzimy jednoznacznie, że Jahwech przypisuje sobie cechę niezmienności. I od razu nasze serca stają się gorące, bo znamy tego, który ma cechę niezmienności. I czytamy o nim w Hebrajczyków 13:8. Hebrajczyków 13, rozdział 8, werset. Jezus Chrystus wczoraj i dziś ten sam i na wieki. Jeżeli Jezus Chrystus nie byłby Jahwech, to takie słowa nie mogłyby być napisane o Nim. Bo tylko Jahwech jest niezmienny. Jezus Chrystus jest Jahwech. Jezus Chrystus jest Panem. Jezus Chrystus jest Jehową. I to świadczy Pismo w bardzo wielu miejscach. Kolejne miejsce to jest Izajasza 45 rozdział. Izajasza, 45 rozdział, 21 werset. To jest strona 792 w Brytyjce. Zapowiedzcie i przedstawcie sprawę.
niech także wspólnie się naradzą. Kto od dawien dawna to przepowiedział, kto od dawien dawna zwiastował, czy nie ja, Jahwech, poza którym nie ma Boga, albo czy nie ja, Pan, poza którym nie ma Boga. Oprócz mnie nie ma żadnego Boga sprawiedliwego i Wybawiciela. Do mnie się zwróćcie wszystkie krańce ziemi, abyście były zbawione, bo ja jestem Bogiem i nie ma innego. Przysiągłem na siebie, z moich ust wyszła prawda, słowo niezmienne, że przede mną będzie się zginać każde kolano. Będzie przysięgał każdy język. Serce chce wyskoczyć z klatki piersiowej co najmniej z trzech powodów. Pierwszy powód: widać, że przede mną będzie się zginać każde kolano. Każde kolano się przed nim ugnie, mówi jedna z pieśni. Mamy to wyraźnie potwierdzone w Nowym Testamencie. Kim jest ten, przed którym się zegnie każde kolano? Pan Jezus Chrystus. I tutaj jednoznacznie widzimy miejsce, do którego się odniesiemy. To jest Filipian, 2 rozdział. 10 werset. Może przeczytam szerzej, tak żebyśmy mieli odniesienie, że chodzi o Chrystusa Jezusa. W 5 wersecie widzimy, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginało się każde kolano na niebie i na ziemi i pod ziemią, i aby każdy język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Więc jednoznacznie tutaj widzimy, że przed kim się ugnie każde kolano? Przed Jahwe, Jehową Starego Testamentu. Przed Chrystusem Jezusem, przed Panem Jezusem Chrystusem. Bo Jezus jest Jahwe, Jezus jest Jehową. I to Pismo świadczy w bardzo wielu miejscach i nie ma możliwości, aby temu zaprzeczyć. Kolejne miejsce to jest miejsce z Zachariasza, 14 rozdział. Zachariasza, rozdział 14. To jest strona 1017 w Brytyjce. To będzie 1016, bo to są pierwsze wersety, pierwsze cztery. Oto nadchodzi dzień Pana, gdy będę dzielił w Twoim gronie łupy odebrane Tobie i zbiorę wszystkie narody do walki z Jeruzalemem. Miasto będzie zajęte, domy splądrowane, kobiety zhańbione, połowa miasta pójdzie w niewolę, lecz resztka ludności nie będzie usunięta z miasta. Potem wyruszy Pan, albo Jahwech, i będzie walczył z tymi narodami, jak zwykł walczyć w dniu bitwy. Jego nogi staną w owym dniu na Górze Oliwnej, która leży naprzeciwko Jeruzalemu od wschodu. Także Góra Oliwna rozpadnie się w środku, na wschód.
i na zachód, tworząc wielką dolinę. Połowa góry cofnie się na północ, a druga połowa na południe. I tutaj korespondencyjnym miejscem z Nowego Testamentu są Dzieje Apostolskie, pierwszy rozdział. Pierwszy rozdział, 10 werset. Widzimy tutaj mężów, którzy rozmawiają z uczniami i zapowiadają im, że Pan Jezus Chrystus osobiście stanie na Górze Oliwnej. Gdy tak patrzyli uważnie, jak On się oddalał ku niebu, On, czyli Pan Jezus Chrystus, oto dwaj mężowie w białych szatach stanęli przy nich i rzekli: mężowie galilejscy, czemu stoicie patrząc w niebo? Ten Jezus, który od was został wzięty w górę do nieba, tak przyjdzie, jak go widzieliście idącego do nieba. I jest to w 12 wersecie potwierdzone, że to była góra zwana Górą Oliwną. Czyli nogi Pana Jezusa stały na tej górze. Jak Pan Jezus wróci na ziemię, nogi Pana Jezusa staną na tej górze. Wypełnienie Zachariasza 14 od 1 do 4. Druga Mojżeszowa, trzeci rozdział, to jest kolejne miejsce. Trzeci rozdział drugiej Księgi Mojżeszowej znajduje się na stronie 64. Gdy Pan widział, że podchodzi, Mojżesz oczywiście podchodził, podchodzi Mojżesz, aby zobaczyć, zawołał nań Bóg spośród krzewu i rzekł: Mojżeszu, Mojżeszu. A on odpowiedział: oto jestem. Wtedy rzekł: nie zbliżaj się tu, zdejm z nóg sandały swoje, bo miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą. I dalej, 14 werset. A Bóg rzekł do Mojżesza: jestem, który jestem. I dodał: tak powiesz do synów izraelskich: Jahwe posłał mnie do was. I tu jest właśnie to wyjaśnienie, że Jahwe i jestem, to jest to samo imię. Jestem, który jestem, albo Jahwe. I dlatego też w Brytyjce zostało tutaj w jednym z niewielu miejsc zostawiona wersja Jahwe, tak żeby pokazać, że to znaczy jestem, który jestem, albo krócej jestem. I Jahwe znaczy jestem. Jestem posłał mnie do was, jest w niektórych przekładach. Albo Jahwe posłał mnie do was. I dalej, szósty rozdział. Szósty rozdział, drugi werset. Odezwał się Bóg do Mojżesza i rzekł: jam jest Pan. Objawiłem się Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi jako Bóg Wszechmocny, lecz imienia mojego Jahwech im nie objawiłem. Bo widzieliśmy, że objawił je Mojżeszowi. I do tych słów sięgnijmy do Jana, 8 rozdział, gdzie jednoznacznie zobaczymy, że bez rozumienia, że Jezus jest jestem Starego Testamentu, albo Jezus jest Jahwe, albo Jezus jest Jehową, to ten rozdział staje się trudniejszy do zrozumienia. I to są wersety od 58 do 59 wersetu, które bezpośrednio do tego się odnoszą. Odpowiedział im Jezus: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, zanim
Abraham był, jam jest. Wtedy porwali kamienie, aby rzucić na niego, lecz Jezus ukrył się i wyszedł ze świątyni. Dlaczego ci ludzie porwali kamienie? Dlaczego oni się tak zachowywali? Przecież w 31 wersecie 8 rozdziału Jana jest powiedziane, że to nie byli byle jacy Żydzi, tylko to była pewna grupa Żydów, o której Pismo świadczy. Mówił więc Jezus do Żydów, którzy uwierzyli w Niego. To byli Żydzi, którzy uwierzyli w Niego. Ci ludzie porwali kamienie, aby Go ukamienować, gdy usłyszeli, że On powiedział, że On jest Jahwe Starego Testamentu. Tak jest z tą prawdą. Nie ma neutralnego gruntu. Albo wyznajemy, że Jezus jest jedynym prawdziwym Bogiem, poza którym nie ma Boga. Jest to Syn Boży, Bóg odwieczny. Albo jesteśmy bałwochwalcami. Nie ma innej drogi. I albo na Pana Jezusa podniesiemy kamienie, zaprzeczając, że Jezus jest Jahwe i zanim Abraham był, On jest. Albo to przyjmiemy w wierze, korząc się przed Nim jako tym, który stworzył niebo i ziemię, tym, który jest godnym wszelkiej czci. Kolejne miejsce to jest Psalm 103. Psalm 103, drugi i trzeci werset. Błogosław duszo moja Panu. Strona 662 w Brytyjce. Psalm 103, drugi i trzeci werset. Błogosław duszo moja Panu. Albo Jahwe, bo tu pada Jahwe. I nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw Jego. On odpuszcza wszystkie winy Twoje, leczy wszystkie choroby Twoje. I znowu, kto leczy wszystkie choroby nasze? Jeśli zajrzymy do Nowego Testamentu, do Mateusza 9 rozdział, Mateusza Ewangelia, 9 rozdział, na początku, od 2 wersetu na przykład. I oto przynieśli mu sparaliżowanego, leżącego na łożu. A gdy Jezus ujrzał wiarę ich, rzekł do sparaliżowanego: ufaj, synu, odpuszczone są grzechy twoje. A oto niektórzy z uczonych w piśmie pomyśleli sobie: ten bluźni. Bo od razu stanął im przed oczami Psalm 103. A nie uznawali Jezusa za Jahwe, więc zostaje tylko zarzut bluźnierstwa, jeśli odrzucamy, że Jezus jest Jahwe. Ale my wiemy, że Jezus jest Jahwe. Jezus jest Panem. Ale Jezus, przejrzawszy ich myśli, rzekł: dlaczego myślicie źle w sercach swoich? Cóż bowiem jest łatwiej rzec: odpuszczone są grzechy twoje, czy rzec: wstań i chodź? Lecz abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma moc na ziemi odpuszczać grzechy, rzekł do sparaliżowanego: wstań, weź łoże swoje i idź do domu swego. Kolejny fakt pokazujący, że Jezus jest Jahwe, Jezus jest Jehową, Jezus jest Jestem, Jezus jest Panem. Gdy mówimy Jezus jest Panem,
to oczywiście pierwsza myśl jest taka, że jesteśmy Mu posłuszni, bo On jest naszym Panem. Ale równolegle, ani chwili później, za słowem Jezus jest Panem, musi iść pewność w naszych sercach, że Jezus jest Jahwe, Jezus jest Jehową, Jezus jest Jestem, tym samym, który objawił się Mojżeszowi i który był zanim Abraham jest. Kolejne miejsce to jest Izajasza, 44 rozdział. Izajasza, 44 rozdział, 6 werset. Tak mówi Pan, Król Izraelski i Jego Odkupiciel. To jest strona 790 brytyjca. Izajasza, 44 rozdział, 6 werset. Tak mówi Jahwe, Król Izraelski i Jego Odkupiciel. Jahwe z zastępów. Ja jestem pierwszy i ja jestem ostatni, a oprócz mnie nie ma Boga. I to miejsce porównajmy z Objawienie 22:13. Objawienie 22:13. Ja jestem Alfa i Omega, pierwszy i ostatni, początek i koniec. Jednoznacznie podpisane. Jezus jest Jahwe. Kolejne miejsce. Izajasza, 8 rozdział. Izajasza, 8 rozdział. W Izajasza, 8 rozdział, od 13 do 15 wersetu. To jest strona 757. Tylko Jahwe zastępów miejcie za świętego. Niech On będzie waszą bojaźnią i On waszym lękiem. I będzie wam świętością i kamieniem obrazy i skałą potknięcia dla obydwu domów Izraela, i sidłem i siecią dla mieszkańców Jeruzalemu. I wielu potknie się o nie, i upadną, i potłuką się, i będą usidleni i schwytani. Kamień, o który się potknął, to jest przecież Pan Jezus Chrystus. A tu jest wyraźnie powiedziane, że tylko Jahwe zastępów ma być brany za świętego i niech On będzie tym kamieniem obrazy. I czytamy na potwierdzenie pierwszy list Piotra, 2 rozdział. Pierwszy list Piotra, 2 rozdział, od 7 do 8 wersetu. Dla was, którzy wierzycie, jest on rzeczą cenną. Dla niewierzących zaś kamień ten, którym wzgardzili budowniczowie, pozostał kamieniem węgielnym, ale też kamieniem, o który się potknął, i skałą zgorszenia. Ci, którzy nie wierzą słowu, potykają się oń, na co zresztą są przeznaczeni. Więc widzieliśmy, proroctwo tam przeznaczało tych ludzi do potknięcia się o Jahwe, jedynego Boga. Tym jedynym Bogiem Jahwe, jak objawia nam Pismo w 1 Piotra, jest Pan Jezus Chrystus. Kolejne miejsce to jest Izajasza, 8 rozdział, 13 werset, przed chwilą czytany, w porównaniu z 1 Piotra 3:15. Czyli zostajemy w 1 Piotra 3:15. I tutaj jest też powiedziane: lecz Chrystusa Pana poświęcajcie w sercach waszych, bo tam było, że tylko Jahwe mamy poświęcać, tak? W sercach. I tutaj Chrystus jest tym Jahwe. Lecz Chrystusa Pana poświęcajcie w sercach waszych, zawsze gotowi do obrony przed każdym domagającym się od was wytłumaczenia się z naszej nadziei. Więc widzimy, kogo mamy poświęcać w sercach naszych? Zachariasz mówi, tylko Jahwe, inaczej jest to bałwochwalstwo. Pierwszy list Piotra, 3 rozdział,
Chrystusa Pana. Inaczej jest to bałwochwalstwo. Wniosek? Dla apostoła Piotra Chrystus jest Jahwe. Kolejne miejsce to jest Jeremiasza 23 rozdział. Jeremiasza 23 rozdział. To jest strona 841. 841 Brytyjce. I to będzie 5 i 6 werset. Oto idą dni, mówi Jahwe, że wzbudzę Dawidowi sprawiedliwą latorość. Będzie panował jako król i mądrze postępował. I będzie stosował prawo i sprawiedliwość na ziemi. Za jego dni Juda będzie wybawiony, a Izrael będzie bezpiecznie mieszkał. A to jest jego imię, którym go zwać będą. Pan sprawiedliwością naszą. Albo Jahwe sprawiedliwością naszą. Jahwe Tzidkenu. Tak jest, jeśli mocno nie przekręcam w hebrajski. Jahwe jest sprawiedliwością naszą. I od razu myśli nasze biegną do pierwszego listu Koryntian. Pierwszy list do Koryntian. Na samym początku Jahwe, który jest sprawiedliwością naszą, jest objawiony jako znany nam Pan Jezus Chrystus. Pierwszy rozdział pierwszego listu do Koryntian, 30 werset. Ale wy, dzięki Niemu, jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością i poświęceniem i odkupieniem. Jeśli Jezus nie byłby Jahwe, to taka wypowiedź byłaby bluźnierstwem. Ale Jezus jest Jahwe. I apostoł Paweł z pełną swobodą do Koryntian w ten sposób napisał, że Chrystus Jezus jest sprawiedliwością. Tylko Jahwe jest sprawiedliwością. Chrystus Jezus jest Jahwe. Kolejne miejsce to jest Izajasza, 6 rozdział. Izajasza, 6 rozdział. Jest na stronie 755 w Brytyjce. I od 1 do 5 wersetu. W roku śmierci króla Uzjasza widziałem Jahwe siedzącego na tronie wysokim i wyniosłym, a kraj jego szaty wypełniał świątynię. Jego orszak stanowiły serafy, z których każdy miał po 6 skrzydeł. Dwoma zakrywał swoją twarz, dwoma zakrywał swoje nogi i na 2 latał. I wołał jeden do drugiego: święty, święty, święty jest Jahwe zastępów. Pełna jest cała ziemia chwały Jego. I rzekłem: biada mi, zginąłem, bo jestem człowiekiem nieczystych warg i mieszkam pośród ludu nieczystych warg. Gdyż moje oczy widziały króla, Jahwe zastępów. I jeszcze 9 i 10 werset z tego miejsca. A on rzekł: idź i mów do tego ludu. Słuchajcie dokładnie, lecz nie rozumiejcie. I patrzcie uważnie, lecz nie poznawajcie. Znieczul serce tego ludu i dotknij jego uszy głuchotą, a jego oczy ślepotą, aby nie widział swoimi oczyma i nie słyszał swoimi uszyma i nie rozumiał swoim sercem, żeby się nie nawrócił i nie ozdrowiał. I korespondujące miejsca do tych słów mamy w Ewangelii Jana 12 rozdział od 31 wersetu. Ewangelia Jana, 12 rozdział.
I tutaj Pan Jezus jest przedstawiony jako Jahwe. Dlatego nie mogli uwierzyć, że znowu rzekł Izajasz, zaślepił oczy ich i zatwardził serce ich, aby nie widzieli oczami swymi i nie rozumieli sercem swym, i żeby się nie nawrócili, i żebym ich nie uzdrowił. To powiedział Izajasz, gdyż ujrzał chwałę Jego i mówił o Nim. Widzieliśmy Jahwe siedzący na tronie, przed którym były serafy i tak dalej. To, co czytaliśmy w Izajasza, jest tu powiedziane, że Izajasz zobaczył chwałę Jezusa. A dokładnie zobaczył chwałę Jahwe, bo Jezus jest Jahwe. I Pismo na każdym miejscu o tym niezbicie twierdzi. Jeśli jest jakaś rzecz, której możemy być pewni jako jedna z podstawowych rzeczy, które dziecko Boże powinno od razu rozumieć jako swój skarb, to jak czytamy pierwsze słowa Ewangelii Jana. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo, i później mamy wszystko przez Nie powstało, a bez Niego nic nie powstało. To jest przecież o Panu Jezusie. Przez Niego nic nie powstało, wszystko przez Niego powstało. I pierwsze słowa Biblii, które ktokolwiek czyta, jak otwiera Biblię, na pierwszej stronie jest powiedziane: na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Powiązanie tych dwóch prostych fragmentów jednoznacznie pokazuje, że na początku Jezus stworzył niebo i ziemię. Jezus jest Jahwe Starego Testamentu. I to jest jedna z najprostszych rzeczy, które Słowo Boże nakazuje nam brać bardzo poważnie. Izajasza jeszcze 40 rozdział. Izajasza 40 rozdział. Trzeci i piąty werset. Przecież to są słowa, które nam jednoznacznie też pokazują, że Jezus jest Jahwe. Trzeci werset. Głos, to jest strona 785, Izajasza 40 rozdział. Głos się odzywa: przygotujcie na pustyni drogę Pańską, wyprostujcie na stepie ścieżkę dla Boga naszego. Każda dolina niech będzie podniesiona, a każda góra i pagórek obniżone. Co nierówne niech będzie wyrównane, a strome zbocza niech się staną doliną. I objawi się chwała Pańska i ujrzy to wszelkie ciało pospołu, gdyż usta Pana to powiedziały. I otwórzmy Jana, Ewangelię Jana, czyli tą, którą dajemy na samym początku ludziom, którzy chcą coś z Biblii wiedzieć, ale jeszcze nie chcą całego Nowego Testamentu. Chcą jakiś fragment z Biblii, to dajemy im Ewangelię Jana jako pierwszą. I tutaj mamy pierwszy rozdział, 22 rozdział. Przepraszam bardzo. Ewangelia Jana, pierwszy rozdział, 22 werset. Rzekli mu więc: kim jesteś? Musimy dać odpowiedź tym, którzy nas posłali. I teraz, cóż powiadasz sam o sobie? To pytanie do Jana Chrzciciela. A Jan Chrzciciel odpowiada: ja jestem głosem wołającego na pustyni, prostujcie drogę Pana, jak powiedział Izajasz prorok. I jednoznacznie Jan Chrzciciel pokazał tutaj, że on poprzedza Jahwe. A wiemy, że poprzedzał Pana Jezusa, bo Pan Jezus jest Jahwe. Pan Jezus jest Jehową. Jest to jednoznacznie ten sam. I jest to bardzo poważne, żeby wiedzieć i nie dać sobie tego ukraść. Bo nawet apostołowie, gdy ostrzegali wierzących, to
Mamy na przykład takie ostrzeżenia w listach Jana, które nam pokazują jednoznacznie, żeby trzymać się. To jest drugi list Jana na przykład. Drugi list Jana. Od 7 wersetu. Bo wyszło na świat wielu zwodzicieli, którzy nie chcą uznać, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele. Taki jest zwodzicielem i antychrystem. Miejcie się na baczności, abyście nie utracili tego, nad czym pracowaliśmy. To są słowa Jana, tego, który leżał na piersi Pana Jezusa, gdy czytamy opis Ewangelii. On słyszał bicie serca Pana Jezusa, gdy on chodził tu w ciele. I dla Pana Jezusa jego myśli były po prostu, albo inaczej, myśli o Panu Jezusie były dla niego szczególnie cenne w połączeniu z tym doświadczeniem. I dlatego pisze, miejcie się na baczności, abyście nie utracili tego, nad czym my pracowaliśmy, jako apostołowie my pracowaliśmy. Lecz abyście, albo abyśmy pełną zapłatę otrzymali. Tutaj chodzi oczywiście o zapłatę w chwale. I dalej to ostrzeżenie. Kto się za daleko zapędza i nie trzyma się nauki Chrystusowej, nie ma Boga. Czyli są tacy, którzy się tam za daleko zapędzają różnymi drogami idąc i schodzą z prawdziwej drogi wytyczanej przez Słowo Boże. Albo przypadkowym wersetom nadają zbyt dużą wagę i te wersety, wykrzywiając przez swoją interpretację, wykorzystują do tego, żeby zaprzeczać innym wersetom. Ale Słowo Boże jest w całości natchnione i nie ma ani jednego wersetu Biblii, który moglibyśmy pominąć. Całe Pismo przez Boga jest natchnione, między innymi pożyteczne do wykrywania błędów. Więc jeżeli jakiś fragment z Biblii nie pasuje do tego, co nam ludzie próbują opowiedzieć, to jest to mocny sygnał ostrzegawczy, a być może dowód na to, że jest to fałszywa nauka. I tutaj widzimy bardzo ważną kwestię, którą apostoł Jan porusza. Kto się za daleko zapędza i nie trzyma się nauki Chrystusowej, nie ma Boga. Kto trwa w niej, ten ma Ojca i Syna. I teraz, jeśli ktoś przychodzi do was i nie przynosi tej nauki, nie przyjmujcie go do domu i nie pozdrawiajcie. Kto go bowiem pozdrawia, uczestniczy w jego złych uczynkach. Więc widać, że nawet taka prosta rzecz jak bycie kulturalnym, czyli pozdrowienie, dzień dobry, jest tutaj uznawane przez Słowo Boże jako grzech w stosunku do zwodziciela, w stosunku do antychrysta. Takiemu nawet nie powinniśmy, z takim nie powinniśmy wymieniać narzucanych przez kulturę uprzejmości, bo wtedy uczestniczymy w jego złych uczynkach. To jest kluczowa rzecz, żebyśmy trzymali się tego, bo inaczej możemy, zgodnie z tym, co uczy Pismo, przez złe kontakty zepsuć swoje obyczaje, bo złe kontakty psują dobre obyczaje. 15 rozdział 1 Koryntian pokazywał, że przez złe kontakty Koryntianie zaczęli podważać zmartwychwstanie, czyli przestali wierzyć, przestali wyznawać, że zmartwychwstanie jest nauką chrześcijańską i jest podstawą tego, czego uczymy się w Słowie Bożym. Więc złe kontakty psują dobre obyczaje i uczestniczenie nawet w takich zwykłych, codziennych
czynnościach też może prowadzić do takich rzeczy, które powodują, że uczestniczymy w czyichś złych uczynkach. Nie mówiąc już o nakładaniu na kogoś rąk. Rąk na nikogo pochopnie nie wkładaj i nie stawaj się uczestnikiem jego grzechów, mówi Słowo Boże. To już wtedy, gdy takiego się toleruje na gruncie jakimś już bardziej zaawansowanym, a wręcz nawet czasami się go tytułuje jako współwierzącego, jako brata i się z nim ma głębszą społeczność. Więc trzymajmy się tego, co Słowo Boże nam objawia. Jezus jest Jahwe i to była dzisiejsza podstawowa jedna myśl, która leżała mi na sercu, żebyśmy sobie o niej przypomnieli, bo jest to bardzo ważne, żebyśmy czytając Słowo Boże nie dali się zwieść. Czy w takim razie my jesteśmy świadkami Jehowy? Nie, nie jesteśmy. Słowo Boże pokazuje jednoznacznie, że my jako wierzący nie mamy żadnych szczególnych nazw. W Antiochii uczniów Pana Jezusa nazwano po raz pierwszy chrześcijanami. Lubimy tą nazwę, ale w istocie rzeczy to było przezwisko. I jakoś później tych wierzących nie widzimy, żeby eksponowali tą nazwę, choć oczywiście pojawia się to w kilku miejscach Pisma, na przykład, czy można nam zabierać żonę chrześcijankę, pyta apostoł Paweł, czy nam nie wolno zabierać żony chrześcijanki. Więc chrześcijanin, chrześcijanka pojawia się, ale żadne inne nazwy już w ogóle się nie pojawiają, a tym bardziej świadkowie Jehowy. Więc mimo tego, że Jezus jest Jahwe, Jezus jest Jehową, zachęcam, żebyśmy nie dali się sprowadzić na taki tryb myślenia, że my jesteśmy w związku z tym świadkami Jezusa, a więc świadkami Jahwe. Nie, to nie jest prawidłowa droga, bo Słowo Boże pokazuje nam, że takiej praktyki wśród wierzących nie było, więc i my takiej nie mieliśmy. Gdyby Grzesiek mówił jeszcze 12 godzin, to i tak by nie wymienił tych wszystkich miejsc, bo jest ich około 7 tysięcy, gdzie to imię Pana się pojawia. A więc dla Boga to było bardzo ważne, żeby w ten sposób się objawić. Ale jak słyszeliśmy, posłanie Nowego Testamentu to jest to, że Jezus jest Panem. Czyli pełnym objawieniem Boga jest Jego Syn. A to oznacza, że to, co do Żydów czy do Mojżesza Bóg powiedział, jestem, w Chrystusie się wypełniło, czy się pokazało i daleko, daleko więcej niż to. Pan Jezus, będąc wieczny, stał się człowiekiem i za nas zmarł. I do tego jeszcze będziemy tam, gdzie On jest. Nie wystarczy wiedzieć, że Jezus jest Jahwe, bo przecież jako katolicy setki, tysiące razy mówiliśmy to. Bóg z Boga, światło ze światłości. Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. Zrodzony, a nie stworzony. Pamiętamy to? To się mówiło co niedziela. To jest prawda. I tysiące ludzi to powtarza, a jednak nie są zbawieni. Czyli sam fakt, że wiemy to, czy mu wyrażamy to ustami, katolicy generalnie wierzą w to, ale jednak nie są zbawieni. A więc potrzebne jest coś jeszcze, że ten odwieczny właśnie stał się człowiekiem i umarł za mnie. I przez jego śmierć mam odpuszczone wszystkie grzechy. I teraz w takim razie, czy jest dwóch panów? Nie. Czytamy w Biblii, że jest jeden pan. List do Efezjan, 4 rozdział. Jest jeden pan. Tym panem jest Jezus Chrystus. Ten pan pokazał się właśnie w swoim Synu, w Chrystusie Jezusie, który jest Panem. I możemy powiedzieć, co to nam daje, że Pan Jezus jest wieczny? Jeśli chodzi o zbawienie, oczywiście On jest od zawsze i może dać życie wieczne. On jest życiem, jak to czytamy w Ewangelii Jana. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Czyli On daje życie, On jest źródłem życia, On jest wieczny. On jest oryginałem, nie kopią.
jest napisane odblaskiem chwały, ale to nie znaczy, że jest tak lusterko. Nie. On nie jest jak księżyc, on jest jak słońce. On jest tym, z którego to światło płynie. Co jeszcze mamy? To jest to, że on nam pomaga. To czytamy w liście do Hebrajczyków, 7 rozdział. Ten sprawuje kapłaństwo nieprzechodnie, 7:24, ponieważ trwa na wieki. Dlatego też może zbawić na zawsze tych, którzy przez niego przystępują do Boga, bo żyje zawsze, aby się wstawiać za nimi. I tutaj nie chodzi o zbawienie, chociaż jest słowo zbawić, ale tu chodzi o zbawić w sensie wyratować, bo inaczej to by znaczyło, że ta ofiara nie jest dokonana, tylko on ciągle i ciągle musi zabiegać o to, żebyśmy byli zbawieni. Nie, nie, to nie o to chodzi. Ofiara została zakończona, natomiast tutaj, przez to, że on żyje zawsze, to znaczy, że on zawsze teraz nam pomaga. Kiedy idziemy przez ten świat. Może tak być w życiu, że mieliśmy kiedyś znajomego w urzędzie, no ale już nie mamy, bo umarł. Ktoś mógł nam chcieć pomóc, dopóki będę żył, to będę ci pomagał, ale już umarł. Ale tu mamy Chrystusa Pana, który żyje zawsze, żeby nam pomagać, żeby wstawiać się za nami, jak czytamy w tym wersecie. No i oczywiście jest jeszcze jedna rzecz, skoro mamy takiego Zbawiciela, tak wspaniałego, wiecznego, to teraz należy mu się oddawanie czci, czyli oddawanie chwały, korzenie się przed nim, bo on jest wielki. Był w wieczności na wysokości, a uniżył się do najniższych. Był razem z tymi, którzy szli na potępienie, a więc jest godzien wszelkiej chwały. Tylko Ciebie, Jezu, drogi, ja orałem Panem swym, bo drogami mnie zbawczyni. Pięknie wiedzie świecie tym, tylko Ty jesteś mi. Jako swoją radość znam, tylko w Tobie pokój błogi. Moje serce zawsze mam, tylko Ty jesteś mi wiernym zbawcą. Tylko Ciebie serce szuka, gdy mam Ciebie na tym dość. Wszystko oddam, by mieć Ciebie. Pragnę w łasce Twojej rość. Tylko Ty wiernym zbawcą, tylko Ty. Tyś mnie zbawił, tylko w Twoją twarz chcę patrzeć, sobą żyć. Wiarą pragnę wznieść się w górę, z sobą wiecznie w niebie żyć. Tylko Ty jesteś mi wiernym zbawcą, Ty.